Wiecie Państwo, jaki Pan Bóg jest zaskakujący? Wybrał sobie naród Polaków, żeby doprowadzić ludzkość do dnia ostatecznego. Czyli my, kochani, tak najtrzeźwiej mówiąc, żyjemy w epoce, w której pałeczkę po Żydach, Niemcach przejęli Polacy. Bo zobaczcie Państwo, w ostatnich 5 wiekach najważniejsze rozstrzygnięcia w dziejach globu dokonały się za pośrednictwem współpracy Polaków z Bogiem. 15 sierpnia oni zobaczyli na niebie, ciemnym jeszcze niebie, potężną, wielką postać niewiasty, która trzymała w rękach 2 tarcze. A obok przy sobie miała husarię polską. I setki tych bolszewików przeraziło się i uciekali. Zatrzymali się gdzieś chyba na Wołominie. Oto kilka przykładów przedstawień teatralnych pokazujących sposób, w jaki teatr uprzedmiotawia i uzwierzęca człowieka. Tematem jest zdrada małżeńska. Mąż zdradza żonę ze zwierzęciem. Mąż zdradza żonę ze zwierzęciem, z kozą o imieniu Sylwia. Machalica tak grał rolę, że widza nie raziła dewiacyjna skłonność mężczyzny. W pochwalnych recenzjach spektaklu pisano, że 2 młode reżyserki odważnie dotykają spraw, o których boimy się mówić, że w tym spektaklu zostało przekroczone tabu. A oto inny przykład. W repertuarze Warszawskiego Teatru Rozmaitości można obejrzeć spektakl, ciągle jest w repertuarze, spektakl pod tytułem Możliwość wyspy w reżyserii Magdy Szpech, gdzie pokazano lubieżne sceny erotycznego obcowania aktorki z rośliną. Powiem szczerze, to po raz pierwszy widziałam w teatrze. Występuje tu także pies, Suczka, dziwnie zachowująca się wobec aktora, jakby wyraźnie uzależniona od jego pieszczot erotycznych. Bo rzeczywiście Polska staje na nogi. To bardzo ciężne, ale nie możemy na tym poprzestać. Mamy świadomość, że niektórymi gałęziami trzeba jeszcze mocniej potrząsnąć, przewietrzyć, aby wszędzie dotarło zdrowe i trzeźwe myślenie, aby utrzymać jedność i wzmocnić jeszcze bardziej władzę na czas kolejnych wyborów. W wypowiedzi kilku panów profesorów padły słowa komunizm, Marks, socjalizm, masoneria. To jest coś, co szkodzi w działaniach Polski, w działaniach wszystkich, nie tylko w Polsce, ale innych narodów. Ja mam takie pytanie, czy nie można by było, bo przecież wiadomo, kim był Marks, kim był Engels, jakie mieli korzenie. Może powinno się już spora na to zacząć ujawniać, kim byli ci z rodów, prawda, jakich korzenie byli i tak dalej. Bo to są moim zdaniem ci sami ludzie, którzy dzisiaj tworzą nowy porządek świata. Dziękuję bardzo. Jednocześnie chciałabym poruszyć sprawę też hymnu naszego narodowego. To są symbole, które są bardzo ważne. Jeżeli my w hymnie będziemy śpiewali, dał nam przykład Bonaparte, który był satanistą, który jawnie przeciwko Kościołowi się sprzeciwiał i walczył, który był rewolucjonistą i niszczył cywilizację chrześcijańską. Jeżeli będziemy w hymnie takie postacie jako bohaterów i przykład wyśpiewywali, to nie będziemy wolni. Zapytamy o udział procentowy Żydów niemieckich w unicestwianiu narodu polskiego. Wtedy Żydzi amerykańscy ani jednego dolara amerykańskiego nie zażyczą sobie od Rzeczypospolitej Polskiej, bo wtedy my wystawimy rachunek i poprosimy o prawdopodobnie 10% spłatę długów III Rzeszy Niemieckiej stosownie do narodowościowego udziału ich braci i sióstr w zagładzie, ich własnych rodaków pochodzenia, własnego narodu żydowskiego i narodu polskiego. Przepraszam serdecznie, ja w tych emocjach, że mogę występować tak znakomitym gremium
znakomitego pana profesora, księdza Jerzego Prusa, serdecznego przyjaciela, serdecznego twórcę polskiej racji stanu ojca Tadeusza Rydzyka, pana profesora Szyszko i wszystkich. Przepraszam za mój chaotyczny wystąpienie. Powinienem najpierw państwa powitać, a więc w niniejszym to czynię. Witam państwa bardzo serdecznie w imieniu rolników Solidarności Rolniczej. Nie bójcie się, tu nie ma niczego przeciwko Polsce i przeciwko dobru. My chcemy służyć jak najlepiej Polsce, żeby zwyciężała krew Chrystusa i największy polski Polak. Mówią dobrze i cię odrzucają, to już na emeryturę najwyższy czas.